Załączanie odbiorów oświetlenia z wielu miejsc za pomocą pilotów, nadajników zdalnych i lokalnych, czyli schodowy inaczej. Użyjemy przekaźnika bistabilnego, typowy układ zasilanie, puszka, oświetlenie i łącznik jednobiegunowy pojedynczy. Układ ten zmienimy w system bezprzewodowego sterowania, który jest łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze. Użyjemy przekaźnika bistabilnego, dwóch pilotów, nadajnika zdalnego w postaci przycisku i przycisku lokalnego. Najpierw jednak musimy wymienić łącznik pojedynczy na łącznik monostabilny, czyli taki typowy dzwonkowy. Oczywiście przed łączeniem, przed wszelkimi pracami montażowymi wyłączamy napięcie, demontujemy łącznik jednobiegunowy. W filmie oczywiście troszkę skrótowo to pokazuję, ale trzeba zdjąć ramkę, klawisz i dopiero wyciągnąć łącznik. Przyłączamy nowy łącznik monostabilny. Montujemy go w puszce. I tak na razie bez żadnego przekaźnika ten łącznik działa, czyli gdy naciskamy świeci, gdy puszczamy gaśnie. Kolejną czynnością jest rozłączenie przewodów w puszce. Rozłączymy przewody zasilające do lampy i do łącznika. W tej puszce umieścimy przekaźnik bistabilny. Przygotujemy sobie instrukcję, która zawiera schemat połączenia, opis tego przekaźnika i możemy przystąpić do łączenia. Oto ten schemat i zaczynamy. Najpierw zasilanie przekaźnika. Do przewodu brązowego, fazowego od strony zasilania. Używam kostek Wago serii 221. Kto nie używał, niech spróbuje. Bardzo dobre, łatwe w montażu i mamy już pierwszy przewód przyłączony. Teraz przewód neutralny. Mamy tutaj dwa zaciski połączone wewnętrznie, czyli obojętnie do którego podłączymy i do przewodu neutralnego od strony zasilania. I tak oto zasilanie przekaźnika mamy przyłączone. Teraz przystąpimy do połączenia, do przyłączenia odbioru. W tym wypadku jest to lampa. Do
zacisku w styku normalnie otwartego. Najpierw podamy na ten zacisk fazę od strony zasilania, aby poprzez styk normalnie otwarty faza przeszła do odbioru, w tym wypadku do lampy. I ten przewód powinien być w lampie przyłączony do dołu oprawki. Jak to wyjaśniałem w jednym z moich filmów. Drugi koniec, czyli drugi przewód z lampy przyłączamy do przewodu neutralnego od strony zasilania. I teraz zostało nam jeszcze przyłączenie łącznika monostabilnego. Jeden koniec przewodu do fazy zasilania, drugi do wejścia, do zacisku wejścia sterującego. Jest to tak zwane sterowanie fazą. Można też zrobić odwrotnie, sterować przewodem neutralnym, ale tutaj będziemy sterować fazą. I już mamy to wszystko połączone. Sprawdzamy oczywiście wszystko, czy dobrze połączenia są zrobione, przykręcone. I załączamy. Po załączeniu napięcia zaświeci nam się dioda komunikacji i pierwsze naciśnięcie to załączenie, drugie naciśnięcie wyłączenie. I tak na zmianę. Tak działa przycisk monostabilny z przekaźnikiem bistabilnym. Teraz rozbudujemy nasz układ o system F&Wave, czyli system bezprzewodowego sterowania drogą radiową. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania do momentu, aż nam się załączy lampa i zgaśnie dioda komunikacji, po czym przyciskamy przycisk na pilocie i gotowe. Zrobimy to jeszcze z jednym pilotem i jednym nadajnikiem, także to będzie wszystko jeszcze lepiej zrozumiałe. Pilot 10-przyciskowy. Wciskamy przycisk programowania, obwód się zaświeca, dioda komunikacji gaśnie, naciskamy przycisk na pilocie, lampka mrugnie i gotowe. Pilot z przekaźnikiem, czyli nadajnik z odbiornikiem sparowany. Mamy już w ten sposób 3 punkty załączania oświetlenia. Czyli możemy przełożyć to na, że mamy 2 schodowe i 1 krzyżowy. Następnym nadajnikiem będzie przycisk jednoklawiszowy. Najpierw otworzę go, aby sprawdzić,
czy jest tam bateria. W pilotach nie sprawdzałem tego, ponieważ w instrukcji nic na ten temat nie jest napisane. Ani jak to rozebrać, a nie ma żadnej klapki na baterię. Tutaj mamy baterię, ale musimy wyjąć folię zabezpieczającą pod stykami. Składamy z powrotem przycisk. Który możemy z tego co widzę albo przykręcić, albo przykleić. Czyli przy montażu musimy go i tak rozebrać. Naciskamy przycisk programowania. Ponieważ obuw nam się świecił, to zgasła nam tylko dioda komunikacji. Naciskamy przycisk i gotowe. Nadajnik z odbiornikiem sparowanym. I tak w ten oto sposób uzyskaliśmy 4 punkty załączania oświetlenia. 3 zdalne, 1 lokalny. Wrócę jeszcze do baterii w pilotach. Wprawdzie nie ma żadnej klapki, ale w instrukcji napisane jest, że jest bateria 2 CL2032 i wystarczy ona na 15 godzin nadawania, czyli na bardzo długo. Wszystko poskręcane, pochowane i tak oto możemy cieszyć się bezprzewodowym radiowym sterowaniem systemu F&W Wave w naszym domu. Dziękuję za uwagę.